17 czerwca, piątek, z Ewangelii świętego Mateusza. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdzanie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Co jest moim skarbem? Co ja zbieram w swoim życiu? O co się troszczę? O co zabiegam? Co jest dla mnie najważniejsze, co gdzieś tam przyćmiewa mój wzrok, moje myślenie. Często są to gdzieś tam rzeczy materialne, my często gdzieś tam troszczymy się. Takie, no, lubimy takie trochę zbieractwo, lubimy takie posiadanie, mieć coś, jakaś nowinka, nowość, jakiś gadżet. Kupujemy, my często gdzieś dużo mamy, a w ogóle tego nie używamy. Taką mamy zbieraninę tego wszystkiego. No nie tak, nie tędy idzie się do szczęścia poprzez zbieranie. Zbieractwo nie jest szczęściem. Jeśli czegoś potrzebujemy, to potrzebujemy tego, co jest potrzebne w życiu, co jest użyteczne. Tak jest w życiu duchowym. Ja mam troszczyć się o największy skarb, jakim jest świętość, jakim jest dążenie do nieba, jakim jest podążanie do tego, aby spotkać Boga w wieczności i muszę tu na ziemi troszczyć się o to, aby w swoim skarbcu życiowym, w swoim sercu, w swojej duszy mieć miłość, mieć wiarę, mieć nadzieję, mieć zaufanie wobec Pana Boga, mieć dobre uczynki wobec drugiego człowieka, mieć piękną modlitwę. To są moje skarby. O to muszę się zatroszczyć, o to muszę zadbać. A my często właśnie gdzieś wybieramy te skarby materialne. My biegniemy za dobrami tego świata. My podążamy za szczęściem, za ułudą tego świata. Nie patrząc na to, że no właśnie te nasze majątki, te nasze dobra, one nie są kluczem do nieba. Kiedy odchodzisz z tego świata, kiedy umierasz, ty nie zabierasz swojego cudownego samochodu, pięknego domu, kont z milionami. Tylko zabierasz swoją duszę, swoją serce. Zabierasz przed Bogiem, stawiasz i mówisz: Panie, to jest moje życie. Zobacz, ja taki byłem w swoim życiu, w swoim małżeństwie jako mąż, jako żona, w kapłaństwie jako ksiądz, w swoim życiu, nie wiem, młodego człowieka, jako uczeń, student, narzeczony, narzeczona, bo w różnych sytuacjach odchodzimy ku wieczności. To są moje skarby, które pokażę Panu Bogu. Obyśmy tych skarbów mieli jak najwięcej, obyśmy tych skarbów posiadali jak najwięcej. Na to piękne gromadzenie skarbów duchowych, wartościowych, pięknych, z których mogę się szczycić, bo można się chwalić dobrami, ale pięknymi. Z serca wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I to błogosławieństwo ode mnie jest dla was największym skarbem. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.